Słuchajcie, czas zacząć montaż wzmacniacza w tą moją kolumnę aktywną. I tutaj już mam właśnie tą końcówkę, tutaj pirazy oko zamontowaną. Nie wiem, czy to będzie dobrze, odprowadzenie ciepła, to będzie ta blacha. Tutaj są dwa tranzystory typ 2955 i 3055 parka i tak samo druga lewa strona też to samo. To wzmacniacz bodajże z jakiegoś samochodowego bodajże wzmacniacza, tylko że tu jeszcze była przetwornica. Ja na niego puszczam 40 V dwa razy, 80 V strawka, nie? I tutaj mam kondensatory na 63 V 4700 mikro. No i mostek prostowniczy jakiś tam, nie wiem, 4 ampery w zupełności starczy, bo tutaj wielkiej mocy nie będzie, tam gdzieś pewnie jest 2 razy 100 W, maksymalnie 2 razy 80 W, niech wyjdzie, to będzie dobrze. No i co, będziemy montować zaraz to i będziemy to wkładać w obudowę do tej kolumny aktywnej. No zobaczymy, jak to zagra z akumulatoru przede wszystkim, nie? Tutaj sobie, zaraz wam pokażę, moment. Zrobiłem już taki pirazy oko panel, żeby wiedzieć, gdzie co będzie. No, kratę zamontowałem po całości. Tutaj musiałem dorobić kawałek. Może faktycznie rozetnę ją na pół i zrobię tylko na basy osłonę. No dobra. Zobaczmy, co to z tego wyjdzie, nie? No dobra, słuchajcie, jest na razie na samym zasilaczu. Podłączyłem głośniki, jak widać, lewy, prawy, 0, minus, plus, zasilaczyk, transformator. Włącznik transformatora, jeszcze tutaj dojdzie bezpiecznik, tutaj gdzieś w tym miejscu, obok włącznika. Podłączone są głośniki, wysokotonowe, ta kopułka przez 2,2 mikro, a ta przez 1 mikro. W szeregu 4 kondensatory. Równolegle, sorry, nie w szeregu. No i dobra, zaraz będziemy testować i sprawdzać, czy to, kurczę, jest wszystko dobrze podłączone przede wszystkim na początek, nie? No właśnie. A tak to będzie się wszystko zamykać tutaj pięknie, ładnie. O, tego szczelki naleźć. O. Wagi dostał, bo trafił. Dobra, później będę to zamykał, bo na razie to tylko włączmy to, zobaczmy, czy to... A może byśmy tak przez żarówkę to włączyli, kurde. Na razie nic nie przykręcone, mam nadzieję, że nie odpadnie. Nie, na razie niech to jednak sobie leży jeszcze na tylnej ściance. Znaczy na przedniej, nie? Dobra, włączam. Przedźwięk strafa, ale to przedźwięk strafa, bo prawdopodobnie trafo będzie trzeba stąd zabrać. Zobaczmy teraz. Gdzieś jest jakieś obciążenie. Zobaczmy samą końcówkę mocy. To jest duża dosyć moc, tu jest wejście. Są dwa, dobra. Są dwa kanały. Dobra, podłączę jakoś sygnał pod samą końcówkę mocy i zobaczymy. Tylko kurde, skąd ten przedźwięk się zrobił? Gdzieś tu pętla masy jest pewnie. Tu zwarć nie ma. Tranzystory zimne. Dziwna sprawa. Tego nie było. Podłączyłem uziemienie pod blachę. Radiatory, tranzystory odseparowane, tutaj pęty nie ma. To może być iść stąd. Nie, tu idzie dalej. Tu jest wejście, tu wejście i tu wyjście.
No dobra, zaraz będziemy sprawdzać, o co tu kaman. Słuchajcie. Jest brum. No, na pewno tego brumu nie będzie z tych, z akumulatorów, nie? 4 sztuki akumulatorów tutaj się włoży, się zrobi kieszeń. No, zobaczymy. Dobra, pierwsze testy, słuchajcie. Przez wzmacniacz mikrofonowy, sygnał z komputera, tu musiałem troszeczkę korekcji, zmniejszony, jak widać tutaj, do minimum. I teraz tak. Te dwa basy są bezpośrednio podłączone pod końcówki, bez żadnych zwrotnic. Tutaj mam 3,3 mikro, on przynosi gdzieś tak od 6 kHz wzwyż, aż ta kopułka, czyli bardziej środek i sopran. A tutaj mam 1 mikro na sam sopranik kopułkowy. Tak jak mówiłem w zeszłym odcinku, tutaj siedzi kopułka nie od tego gwizdka, tylko magnes jest od tego gwizdka i osłona. A kopułka siedzi od alarmu Audi bodajże, samochodowego. Tak, i dosyć spora syrena była. I fajnie przynosi środkowe pasmo, nie? Wiecie co, to ma, kurde, naprawdę kopyto. Delikatnie się letni ten wzmacniacz robi tutaj z tyłu, cała ta ścianka. Jeszcze tutaj nic nie powkręcane, tylko master. No i przed preamp, nie? Nawet na jednej trzeciej jest ciężko się dogadać. No dobra, a teraz damy troszeczkę więcej basu. Tylko na razie on jest jeszcze, wiecie, pootwierany. Tu z tyłu nie ma osłony. Postawiłem tylko na ten otwór dolny, żeby przysłonić trochę ten otwór. I bardzo dobrze, że jest ten, otwór. Jest dużo głośniejszy. Takiego małego bym się nie spodziewał, wiecie? No jakby nie było, pewnie gdzieś jakieś 2 × 80 W tutaj wyszło. Więcej nie ma co pchać na te głośniki i bardzo dobrze. Skrzynka też nie jest za mała, myślałem, że będzie za mała, ale efekt jest, powala, no. Będziemy dalej działać, będziemy tutaj robić te wejścia wszystkie. No i preamp też ładnie się spisał. Preamp to jest zapis bodajże z jakiegoś MDS-a, jakiś magnetofon dwukieszeniowy, przedwzmacniacz do mikrofonu, do zapisu, nie? Czyli do nagrywania, taki wyjęty z gniazdkiem na jacka, nie? Ale jasno. Dobra, i to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcineczka. Jeszcze jeden będzie końcowy, ale to już pewnie w plenerze. I oczywiście przypominam, ten konkurs trwa. Piratron stoi za coś takiego bym podobnego właśnie. Z chęcią bym się wymienił, no.